Witam Państwa w kolejnym odcinku Filozofuj na kanapie. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Lesław Hostyński. Dzień dobry, witam Pana profesora. Witam serdecznie. Pan profesor jest kierownikiem Katedry Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Główne zainteresowania Pana profesora to aksjologia, etyka, historia etyki polskiej i bioetyka. I jest Pan autorem wielu monografii, że wymienię tylko kilka. Wartości w świecie konsumpcji, Karnawał czy post o moralnych zagrożeniach w świecie konsumpcji. I w tym roku ukaże się Pana nowa książka o przyjemności. Tak, od starożytnej hedone po oświeceniowy libertynizm i utylitaryzm. Tak jest pod tytułem. Tak, i jak widać jest Pan właśnie ekspertem, jeśli chodzi o zjawisko konsumpcjonizmu, który jest tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Przypomnę tylko, że nasze spotkanie jest na żywo, więc na czacie na Facebooku przez cały czas można umieszczać komentarze i pytania, do których się odniesiemy pod koniec tej rozmowy. I zwyczajowo zaczynamy naszą rozmowę od pewnego ogólnego pytania, zanim przejdziemy do zadania głównego. Jest to pytanie o rolę filozofii w kulturze. I tutaj pierwsze pytanie do Pana profesora. Jaka Pana zdaniem jest właśnie rola filozofii w kulturze? A tutaj chciałbym trochę uciec od odpowiedzi, która oczywiście bywa często, pojawia się przy różnego rodzaju dyskusjach, i chciałbym powiedzieć o roli filozofii w praktyce naszego życia codziennego. I tutaj odwołam się do mojej praktyki dydaktycznej. Pracuję już ponad 40 lat mam kontakt ze studentami filozofii i także studentami innych kierunków. No i właśnie, niejednokrotnie stajemy wobec konieczności odpowiedzi na pytanie, no po co w ogóle studiować filozofię, komu to i do czego potrzebne. I tutaj pojawia się problem taki oto. Otóż tak, filozofia jest potrzebna każdemu właściwie młodemu człowiekowi. Ja nie mówię, że powinni studiować filozofię, bo to za dużo bym wymagał. Jestem realistą i oczywiście jest to dla mnie oczywiste, że tak nie będzie, ale przy okazji studiowania innych kierunków wielu studentów podejmuje studia także filozoficzne. Teraz jest to całkiem częste zjawisko. Śledziłem także losy moich studentów filozofii, co oni robią po ukończeniu studiów filozoficznych. Oczywiście praca w wyuczonym zawodzie jest niemalże niemożliwa. To są jednostki, wybitne jednostki, które mają dużo szczęścia i mogą zacząć pracować na którejś z uczelni, ale podejmują przeróżne zatrudnienia, nie mają właściwie większego problemu z uzyskaniem pracy w innych, pracy po prostu. Co o tym decyduje? Ano bardzo, bardzo istotny czynnik, a mianowicie to, że po ukończeniu studiów filozoficznych umiejętność myślenia i umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie jest o wiele wyższa niż w przypadku absolwentów studiów bardzo specjalistycznych, którzy jeżeli nie dostaną pracy w swoim wyuczonym zawodzie, mają problemy z przystosowaniem się do rynku, do wymogów rynku, że najbardziej spektakularne miejsca, w których pracują absolwenci filozofii, to może się wydać dziwne, ale to są banki. No, tak słyszałem. To są banki i przynajmniej dwóch znam, dwoje znam moich uczniów, którzy pracują tam. To są różnego rodzaju oczywiście korporacje. Jako anegdotę mogę opowiedzieć taką przygodę, która spotkała kiedyś moją studentkę, która pisała pracę na, wiąże się to z naszym dzisiejszym tematem, o moralnych aspektach reklamy. I kiedyś leciała do swojego narzeczonego, który pracował w Brukseli, i w samolocie zaczęła rozmowa z jakimś człowiekiem, który obok niej siedział.
zapytają, co robi, no i że kończy pracę magisterską, temat i o reklamie. I on był, okazało się, że bardzo zainteresowany tym tematem. Jak znam tę swoją studentkę, to przed Brukselą dopiero zaczęła mu, musiała skończyć opowieść o tym, po czym, gdy się żegnali, wręczył jej wizytówkę z prośbą, że jak wróci do Polski, żeby się skontaktowała z nim. Okazało się, że to był szef jednej z największych agencji reklamowych w Warszawie. Bardzo mu podziękowała, jej plany życiowe były zupełnie inne. No, ale świetna okazja. Tak, ale, ale sama okazja była, tak. Oczywiście. Zamieszkała w Brukseli, podjęła tam dodatkowe jeszcze studia. W tej chwili pracuje, tak. I nie ma. I to jest właśnie. A jeszcze mój niedoszły doktorant, niestety, ale student filozofii, był jednym z założycieli w Londynie kultury, tej pisanej przez 2O. To także absolwent naszej filozofii, tak jak mówię, niedoszły doktorant, który ma prawie doktorat ukończony. Mam nadzieję, że znajdzie czas, żeby przyjechać i się obronić. Pan profesor mówi, że filozofia uczy myślenia i to, co ważne, że pan poleca filozofię jako drugi kierunek. Tak. I jest takie powiedzenie, że właściwie nie ma nauki wolnej od takich założeń filozoficznych, tylko są naukowcy nieświadomi tych założeń, które przyjmują. I filozofia może być takim narzędziem, który właśnie komuś po prostu uświadomi to, że... To jest droga, którą ja sam przeszedłem, ponieważ z wykształcenia jestem filologiem polskim, a filozofię zacząłem, co wtedy było rzadkością, studiować, będąc na trzecim roku studiów tych pierwotnych filologii polskiej. Później ukończyłem filozofię już po ukończeniu studiów z zakresu filologii polskiej. Także to jest lepsze. Uważam, że to jest lepsze rozwiązanie. Inny kierunek studiów, a filozofia dla przyjemności właśnie studiowana jako drugi kierunek. No tak. To teraz nasz główny temat, czyli konsumpcjonizm. I dobrą praktyką jest, żeby zacząć od uwag terminologicznych. Jak właściwie powinniśmy rozumieć ten termin? Co właściwie znaczy konsumpcjonizm? No właśnie, tutaj jest pewien mętlik terminologiczny. Ja chętniej używam dla oddania tego, o czym tutaj pan mówił, używam określenia nieco szerszego, a mianowicie świat konsumpcji. Arcybiskup Rzeciński używał określenia cywilizacja konsumpcyjna. I osobiście, tak jak mówię, wolę to określenie świat konsumpcji. A czym oczywiście samo pojęcie ma źródła łacińskie, to jest sprawa oczywista. To jest, natomiast no właśnie. Tutaj zanim takiej bardzo precyzyjnej definicji, klasycznej definicji samego pojęcia konsumpcjonizm, raczej trudno, taką definicję raczej trudno wskazać, ale chyba też i nie ma potrzeby. Bardzo często, niekiedy odwołuje się do metaforycznego określenia, którego użył kiedyś Ryszard Kapuściński, że konsumpcjonizm to jest, zaczyna się wtedy, kiedy jadłospis zastępuje dekalog. To nawet w tym haśle to słowo już ma taki teraz pejoratywny wydźwięk, bo chyba byśmy się zgodzili, że w języku potocznym mówimy, że ktoś konsumuje książki, albo ktoś konsumuje, czyli po prostu spożywa jakiś posiłek. Więc wydaje się, że jest takie przysłowie konsumpcja jest taka też neutralna konotacja, ale kiedy myślimy o tym świecie konsumpcji, to mamy na myśli jednak coś takiego jednak pejoratywnego trochę, prawda? Trochę tak, chociaż nie zawsze jest to zasłużone rozumienie, bo w odniesieniu na przykład do konsumowania, jak pan powiedział, książek, czy konsumowania piękna przyrody, tak. czy piękna dzieł sztuki. Oczywiście być może to pojęcie może nas razić. Natomiast dla ludzi młodych, którzy wyrośli w tym świecie, to już jest coś zupełnie naturalnego. A jakie pana zdaniem właśnie
No, konsumpcjonizm czy świat konsumpcji, jakie to generuje problemy filozoficzne? Co filozof może tutaj nam powiedzieć? Generalnie, przesadzilibyśmy, gdybyśmy powiedzieli, że świat konsumpcji generuje istotne, poważne problemy filozoficzne. Tak nie jest. Tam się tego nie rozstrzyga, bo to nie jest miejsce na rozstrzyganie tychże problemów. W świecie konsumpcji to, co z filozofii jest obecne bezwzględnie, to oczywiście pewien system wartości. To jest aksjologia, to jest także jakoś tam rozumiana moralność i to są najistotniejsze momenty dla tej kategorii, o której tutaj mówimy. Natomiast co do poważnych problemów ontologicznych, metafizycznych, teoria poznawczych, to oczywiście tego tam nie ma, bo być po prostu nie może. To są różne porządki. Ja bym jeszcze na moment wrócił do definicji konsumpcjonizmu. Zastanawiam się, czy zgodziłby się pan z takim krótkim określeniem, że jest to sytuacja, w której na przykład kupujemy nie po to, żeby zaspokoić nasze jakieś potrzeby, tylko właśnie kupowanie jest celem samym w sobie. Że to kupowanie nie służy niczemu, może oprócz przyjemności, że tylko czerpanie samego przyjemności z aktu konsumowania. I w jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z konsumpcją, bo to jest na tyle szerokie rozumienie, że zarówno w tym pierwszym rozumieniu, które pan podał, będziemy mieli z tym do czynienia, jak i w drugim. To jedno drugiego nie wyklucza. Chciałem teraz poruszyć takie kwestie trochę historyczne. Czy pana zdaniem konsumpcjonizm jest jakby zjawiskiem tak starym, jak stara jest ludzkość? Czy jednak na przykład współcześnie obserwujemy to zjawisko jakby dużo intensywniej? Oczywiście stwierdzenie, że konsumpcjonizm jest wymysłem XX czy XXI-wiecznym, jest nieprawdą. Że konsumpcjonizm, skonsumowanie, prawda? To oczywiście nie. Pewne niemalże instytucjonalne formy konsumpcjonizmu były w starożytności. Ja pozwolę sobie tutaj państwu przytoczyć ciekawe określenie, zaczerpnięte z książki Życie w codziennym Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa. Krótki opis, właściwie można byłoby powiedzieć z dzisiejszego punktu widzenia rozpasania konsumpcyjnego, czy niemalże orgii konsumpcyjnej, a coś, co było wtedy niemalże codziennością, oczywiście dla pewnej tylko warstwy społecznej, nie dla wszystkich. To na pewno nie dotyczyło chociażby niewolników. Otóż obiad taki składał się co najmniej z 7 dań, przekąski, 3 dań pierwszych, 2 pieczeni i deseru. Jako przekąskę podawano popielice polane miodem i posypane makiem. Na srebrnym ruszcie dymiły gorące kiełbasy, a poniżej, imitując węgiel, leżały śliwki damasceńskie i pestki granatów. Goście jeszcze mieli pełne usta, a już niewolnicy przynosili im pierwsze z dań pierwszych, jarząbki na słomianym posłaniu, z którego wyglądały pawie jaja, a każde z nich zawierało wewnątrz muchołówkę z żółtkiem, jaja i pieprzem. W skład następnego, pierwszego dania wchodziły afrykańskie figi, cynadry, ćwiartki wołowiny, genitalia młodych świń, langusta, pularde, wymiona maciory, zając itd. Oczywiście zagadką, właśnie z perspektywy konsumenta XXI wieku, trudno jest pojąć, jak można było wytrzymać taką ucztę, nie tracąc przy tym zdrowia. Ale jednocześnie, jakże odmiennie, to też warto podkreślić, wyglądał posiłek pierwszych chrześcijan, agapa, który ze swej istoty był oczywiście i prosty, i skromny. I Tertulian pisze między innymi tak. Nie siada się do stołu, zanim nie skosztuje się przedtem modlitwy do Boga. Je się tyle, ile głodni potrzebują, a pije się tyle, ile skromnym ludziom na dobre wychodzi. Tak posilają się,
jak ludzie, którzy pamiętają, że w nocy do Boga modlić się muszą, tak rozmawiają jak ludzie, którzy wiedzą, że Pan słucha. Jakże różne, mniej więcej ten sam świat czasowo, a jakże różne światy, prawda? Mam takie właśnie wrażenie, że dla Pana konsumpcjonizm to takie słowa by go opisywało jak nieumiarkowanie, właśnie nieskromność. W dużej mierze tak, Że to byłoby niepohamowanie. Niepohamowanie, tak. Tak. I stąd właśnie między innymi tytuł mojej monografii, która dotyczy zagrożeń moralnych, między postem a karnawałem, prawda? Karnawał i post to są te skrajności, między którymi rozgrywa się nasze życie, gdzie nam bliżej. No to w dużej mierze zależy nie tylko od nas, ale także od pozycji społecznej, którą zajmujemy. Chciałem teraz przejść do trochę takiego naszego filozoficznego mięsa i byłbym ciekawy, czy potrafiłby Pan wskazać na jakieś takie filozoficzne założenia, które mogą leżeć za konsumpcjonizmem. Czy ktoś to oddaje się temu, tej cywilizacji konsumpcji właśnie, czy on nawet świadomie lub nie przyjmuje jakieś założenia filozoficzne? Czy świadomie, to mam tutaj pewne wątpliwości. Podejrzewam, że mało tutaj świadomej refleksji jest u przeciętnego człowieka konsumującego. Natomiast jaka jest, wracając do Pana pytania, tutaj fundamentem filozoficznym, powiedzmy fundamentem, na którym zbudowany jest świat konsumpcji, są oczywiście wartości utylitarne. Wartości, które z istoty swojej są oczywiście względne, które są zawsze wartościami dla kogoś, bądź niekiedy dla czegoś. I tutaj oczywiście trzeba pełniejszego opisu świata konsumpcji koniecznym było najpierw, tak było przynajmniej w moim przypadku, zbudowanie pewnego, czy odtworzenie pewnego systemu wartości utylitarnych. I oczywiście tutaj nie czas i miejsce na dokładne omawianie tego systemu. Tutaj, jak mówię, napisałem książkę Wartości utylitarne i tam to wszystko funkcjonuje. Generalnie wartości dzielę na wartości są oparte na potrzebach, prawda? Na naszych potrzebach, wartości utylitarne. I w zależności od tego, jak będziemy rozumieli potrzeby, to takie będą i wartości utylitarne. I te absolutnie fundamentalne, aby mówić w ogóle o świecie konsumpcji, które muszą być zaspokojone potrzeby, są to potrzeby wiscerogenne. A drugie, żeby później już można się było pławić w owym świecie, to muszą być zaspokojone, oczywiście w cudzysłowie to pławienie, muszą być zrealizowane wartości psychogenne, miłości, bezpieczeństwa i tak dalej, prawda? I wyszło mi na to, że właśnie cały ten byt, jakim jest świat konsumpcji, ma swój fundament w wartościach utylitarnych i to się daje stosunkowo jasno opisać. I poza właśnie tym fundamentem aksjologicznym, tak jak już wcześniej wspomniałem, nie widzę żadnego innego poważniejszego filozoficznego oparcia dla tego świata. Okay, czyli Pan mówi, że za konsumpcjonizmem stoi utylitaryzm, żeby to był pogląd, że dobre jest to, co jest jakoś... Nie. Ja nie mam na myśli utylitaryzmu. Nie. Okay. Broń Pan, wartości utylitarne to nie są tożsame z utylitaryzmem. Nie. To dobrze, że Pan to podkreślił. Czyli Pan rozumie wartości utylitarne jako po prostu wartości użytkowe. Tak, oczywiście. Nie. To ja nigdy do głowy nie przyszło, żeby postrzegać siebie samego nawet jako utylitarystę. Nie.
A za konsumpcjonistę? Tak jak każdy z nas. Okay, czyli jest pan pewnego stopnia konsumpcjonistą? Oczywiście, że tak. No, jak, jeżeli ktoś powie, że nie jest, no przepraszam, to anachoretą jest, no. No gdzie? W centrum Lublina? No można być w Bieszczadach. Nie, już teraz nie, bo tam się nie da. Bo to jest centrum właśnie konsumpcjonizmu turystycznego współczesnych Polaków. Nad czym boleję, bo już nie ma pięknych Bieszczad. Takie trochę pytanie, może trochę psychologiczne, ale czy pan myśli, że dzisiejszy człowiek się wstydzi tego, że jest właśnie konsumpcjonistą? Czy to jest trochę powód do wstydu, czy raczej po prostu się jest i traktuje się ten system jako powietrze, coś czegoś po prostu? Wie pan, nie sądzę, żeby przeciętny konsumpcjonista z tego powodu cierpiał, że jest konsumpcjonistą. Cierpi wtedy, kiedy nie może być pełniejszym konsumpcjonistą. Wtedy rzeczywiście zaczyna cierpieć. Traktujemy to, mówię, traktujemy, bowiem no tak się składa, że żyjąc tu i teraz, no traktujemy to jako coś, co jest absolutnie naturalne, nad czym zbyt często się nie pochylamy i nie poddajemy tego zbyt często refleksji. Ja bym miał ochotę, bo przychodzi mi do głowy taki myślowy eksperyment, który chyba zaproponował Peter Singer, żeby pokazać właśnie jakieś napięcie między, być może to się ukaże jakie, ale wyobraźmy sobie, że topi się dziecko, prawda? I że my możemy to dziecko uratować, no ale ryzykujemy to, że nam się zniszczy ubranie. No i wydaje się, że większość z nas poświęciłaby to jednak ubranie, ponieważ cenimy życie dziecka cenimy wyżej niż... No bo może pan jest pesymistą, ale podejrzewam, że jednak większość osób nie miałaby problemu z tym, żeby zniszczyć. Ja też mam taką nadzieję. Tak, to tak, możemy mieć nadzieję, że większość z nas by tak chciała. I wydaje się, że to, nawet mam nadzieję, że to byłoby dla większości z nas oczywiste. Ale jednak można powiedzieć, że może ten problem trochę rozszerzyć, no bo jednak czasami kupujemy pewne dobra, które były na przykład wyprodukowane przez dzieci gdzieś w dalekich krajach. I to już nas jakby tak, już tak nas nie boli, prawda? Już jakby to oddalenie się, oddalenie sprawia, że już jakby no przymykamy trochę oko, jakoś nasze sumienie przestaje nam to nas tak bardzo... Jest to nieobecne w naszej świadomości, jesteśmy nieczuli na to. Od czasu do czasu oczywiście dowiadujemy się, jak to rzeczywiście, kto to produkuje i że to, przepraszam, przysłowiowe małe chińskie rączki produkują za miskę ryżu, ale ta miska ryżu w Polsce się źle ma złe konotacje, także tak, może temu dzisiaj dajmy spokój. Tylko do czego zmierzam? Mam wrażenie, że teraz firmy, które produkują albo nawet korzystają z pracy, właśnie teraz firmy próbują reklamować swoje produkty w taki sposób, żeby to sumienie współczesnego człowieka zachodu jakoś tak uspokoić. Podam na przykład przykład taki, że może być firma, która sprzedaje kawę. I ta firma sprzedając kawę także reklamuje tę kawę w ten sposób, że może ta kawa jest droga, ale jednocześnie ona jest produkowana właśnie w sposób etyczny, albo my oddajemy 1% dochodu na właśnie na jakieś biedne dzieci w Afryce, przez co konsument może dalej konsumować tę kawę albo konsumować produkty, jednocześnie ma wrażenie, że bierze udział w pewnej dobroczynności. Czyli konsumpcja w tym sensie ucisza jego sumienie. Już nie jestem tylko konsumentem, ja teraz konsumuję produkty etyczne, więc w pewien sposób mam czyste sumienie, wcale przyczyniam się jakoś do jakiegoś dobra. Ale ten ruch, który w tej chwili pan opisał, bo to jest już pewien ruch w świecie konsumpcji, zyskuje coraz większe znaczenie. No i dobrze, jeżeli to nie jest tylko czysty PR, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Jeżeli rzeczywiście jest tak, jak producent zapewnia, to akurat nie widzę w tym niczego zdrożnego, to akurat dobrze. Tylko chodzi o to, że takich czystych, nazwijmy to, producentów jest w świecie nie aż tak przesadnie dużo. Okay. Do tego tematu myślę, że jeszcze wrócę. Zadam takie właśnie ogólne pytanie. Czy pan dostrzega jakieś zagrożenia, jeśli chodzi o konsumpcjonizm, tak w wymiarze indywidualnym i w wymiarze społecznym? Tych zagrożeń jest stosunkowo dużo. Pierwsze, co musi być zapewnione, aby konsument czuł się dobrze, prawda, w świecie konsumpcji, to oczywiście musi mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa.
Zresztą każdy z nas pragnie mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Za miedzą niemalże wielki naród nie ma tego poczucia bezpieczeństwa. Trudno mówić, że o jakimkolwiek konsumpcjonizmie, prawda, w okresie wojny. I tutaj oczywiście są różne zagrożenia, z którymi zmagają się konsumenci, od terroryzmu, od zamachów terrorystycznych, poczynając poprzez zwykłą, pospolitą przestępczość. Oczywiście tutaj taki konsument będzie się starał bronić. Jak? No, terroryzm, sprawa państwowa, no, ale już bezpieczeństwo możemy, albo ułudę bezpieczeństwa możemy sobie zapewnić, zamykając się w osiedlach strzeżonych, prawda? Wtedy zyskujemy, odcinając się od świata. Czyli sami skazujemy się na jakąś tam samoizolację. To jest niewątpliwie jakieś tam zagrożenie. Niewątpliwie pewnym istotnym zagrożeniem jest także coś, to, co łączy się po prostu z miłością. Miłość w świecie konsumpcji oczywiście jest obecna, tak jak jest obecna w życiu człowieka od zawsze. Tylko że ta miłość przybiera z punktu widzenia, powiedzmy, etyka nieco karykaturalną postać, bowiem trudno, młodym ludziom nie jest to trudno pojąć, mojemu pokoleniu jest trudniej to pojąć, coś co nazywa się cyberseksem czy miłością internetową, różnie to możemy nazywać. Oczywiście to co jest tutaj bardzo niebezpieczne, to, że ten rodzaj miłości całkowicie zwalnia nas z odpowiedzialności. Czyli możemy czynić zło de facto, ponieważ mamy poczucie bezkarności. Zwolnieni jesteśmy z odpowiedzialności. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, oczywiście tego typu zachowania generują uzależnienia. Uzależnienie od cyberseksu jest już jednostką chorobową i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ktoś, kto nie może spełnić tej potrzeby, no, zachowuje się jak człowiek na głodzie narkotykowym niekiedy. To oczywiście jest niebezpieczeństwo. Ale to, co jest, oczywiście tutaj nie sposób wszystkich tych owych niebezpieczeństw wymienić, natomiast to, co jest moim zdaniem najbardziej niebezpieczne, to to, że czynnik konstytuujący niejako świat konsumpcji, czyli przyjemność, jest nie pociąga także za sobą odpowiedzialności. Dążymy do zaznawania przyjemności, wszelakich przyjemności w dzisiejszym świecie, a źródeł przyjemności nie brakuje. I to, co przede wszystkim pragniemy, to zrzucić z siebie jakąkolwiek odpowiedzialność za realizację przyjemności. Oczywiście także pewnym niebezpieczeństwem jest nieco zdeformowane pojęcie wolności. Oczywiście przeciętny konsument jest przekonany, że jest człowiekiem wolnym, to on dokonuje wyborów, ale nic bardziej mylnego. Bardzo często te jego wybory są zdeterminowane przez tych, którzy chcą, żeby wybrał tak, a nie inaczej. I tutaj te czynniki determinujące wybory są wszelakie, od reklam poczynając, i wiele, wiele innych zachowań. Także na dobrą sprawę, to już nieco ujmując karykaturalnie, wolność konsumenta to jest wolność w wyborze pomiędzy Pepsi-Colą a Coca-Colą. Chociaż może nie zawsze do końca. Zależy, który z producentów tego bądź tego napoju jest bardziej aktywny na danym rynku konsumenckim, to taki napój wybierzemy. To wydaje mi się, że pan wskazał chyba na trzy takie teraz zagrożenia. Spróbuję jakoś je podsumować, że
Na przykład to, że są pewne wartości, które jeżeli wrzucimy je w świat konsumpcji, to je degenerujemy, ponieważ one tam do tego filmu nie należą. Tak. I ja przypominam sobie taką książkę chyba Michaela Sandela, jest taki etyk, czego nie można kupić za pieniądze. I on tam opisywał taką sytuację, że pewnie w szkole próbowano zmotywować dzieci, żeby czytały książki poprzez płacenie im za każdą książkę, którą wypożyczą z biblioteki. I dzieci rzeczywiście wypożyczały więcej książek, ale wypożyczały coraz cieńsze książki, coraz prostsze, więc nagle chęć, nagle czytelnictwo zostało w pewnym sensie, no, dzieci miały ambicje, żeby czytać, ale te rzeczy proste, czyli jakby to skomercjalizowanie czytelnictwa sprawiło, że zdegenerowało się sama potrzeba czytania czegoś ambitnego, obcowania z literaturą. To już nie było obcowanie dla samego obcowania, tylko to było obcowanie, żeby zarobić. Więc wydaje się, że to, co pan też mówi o miłości, to też, jeżeli to jest... Przepraszam, może do tego wrócimy, bo chciałbym nawiązać do problemu czytelnictwa w świecie konsumpcji i podzielić się pewnym moim osobistym doświadczeniem. Otóż, dobrze, syn kiedyś, oczywiście jako młody chłopiec, pragnął posiadać gry komputerowe i pragnął grać. Nie widziałem w tym nic strasznie groźnego, ale zaproponowałem mu pewien układ. Dobrze, godzinę grasz, godzinę czytasz książkę, a później o tym, co przeczytałeś, rozmawiamy. I to jest warunek, który zaproponowałem. Przyjął, rzeczywiście konsekwentnie to było realizowane, ale w pewnym momencie zapragnął gry jakiejś, która miała być wspaniała. I wtedy zmieniłem zasadę, na co przystał. Godzina gry, 2 godziny czytania. Przystał na to. Gra okazała się po beznadziejna, ale zasada pozostała. I oczywiście w tym przypadku akurat już mogę powiedzieć, bo w tej chwili jest 30-letnim mężczyzną pracującym zawodowo, że w tym przypadku akurat to miało dobre przełożenie i to przyniosło bardzo dobry efekt. Czy to oczywiście wymagało także pewnego wysiłku z mojej strony, bo trzeba było sprawdzić, co czytał i potem porozmawiać. Także da się to połączyć. Pieniądze niekoniecznie, bo pieniądze to przypadku niczego nie rozwiązują. Gdyby chodziło o czytanie przez godzinę gazetki reklamowej, to jakby to chyba się by nie liczyło jako czytanie. Nie. To były książki, które były najczęściej dostępne w domu, a jeżeli nie, to przynosił z biblioteki. Ja jeszcze wskazuję na takie dwie rzeczy, których pan też je sygnalizował. Pierwsze to jest ten problem wolności, że być może mamy pozorny wybór, prawda? Bo często jesteśmy manipulowani przez korporacje, poprzez reklamy. Przez telewizję. Przez telewizję, ale też nie wiem, czy pan się zgodzi, jest w pewnym sensie tak, że firmy produkują nasze pragnienia. Ależ oczywiście tak, to jest oczywiste, tak. Czasami nawet nie możemy czegoś nie kupić, bo jak czegoś nie kupimy, to będziemy wykluczeni, prawda, ze świata. Jeżeli ktoś by chciał nie mieć smartfona, to jakby to też miałby problem z obsługą banku na przykład. Chociaż znany jest pewien człowiek, który ma wielką władzę, zapomniałem jeszcze powiedzieć o władzy, który funkcjonuje bez smartfona, no ale są tacy, którzy ze swoimi smartfonami podpowiadają, co ma czynić. Nie? No nagle okazuje się, że trzeba mieć dobrą pozycję, żeby móc zrezygnować z pewnych luksusów, które nam tutaj proponuje, albo wymusza na nas, żeby je posiadać. Trzeba być ojcem narodu. No na przykład. No tak, ale na przykład, nawet można powiedzieć, że konto w social mediach, prawda? Jakieś konto na Facebooku. Że można nie mieć konta na Facebooku. Nie mam. No, jak pan nie ma? Miałem bardzo krótko, jak się zorientowałem, co to jest, od razu skasowałem. Nie mam. Studenci się dziwią, to pana nie ma. No, widzicie, jestem, ale konta na Facebooku nie mam. To jest takie powiedzenie, że jak kogoś nie ma w social mediach, to nie istnieje, prawda? No, ale pan jest potwierdzeniem fałszywości tej zasady. Ale to zupełnie świadoma decyzja. Chociaż myślę, że dla młodszych ludzi to byłoby trudniejsza ta decyzja, ponieważ większość życia takiego towarzyskiego rozgrywa się właśnie w social mediach, więc trochę trudno mieć życie poza światem konsumpcji, do którego należy
Oczywiście także, Facebook. Tak, Facebook czy inne tego typu właśnie platformy. Tak, tak, tak. Więc myślę, że to byłoby w takim wymiarze indywidualnym zagrożenia, ale też chyba jest w wymiarze społecznym konsumpcjonizm jednak jest także być może zagrożeniem dla na przykład ekologicznym, czy bo jednak te wszystkie firmy... To jest sprawa jasna i oczywista. I to jest bardzo poważny problem i całe szczęście, że ta świadomość zaczyna docierać do młodych ludzi. Nie dociera to do mojego pokolenia, tak jak do młodych ludzi, bowiem musimy sobie uświadomić, że dokonujemy właściwie samozagłady planety. Tego na co dzień aż tak bardzo nie widać, ale w perspektywie czasowej wystarczy poobserwować chociażby zmiany klimatu w ciągu ostatnich 10 lat. Oczywiście to jest niebezpieczeństwo bardzo poważne. O tym też bym chciał z panem jeszcze porozmawiać później właśnie, jak sobie z tym poradzić, ale ja zadałbym sobie takie jeszcze trochę inne pytanie, no bo jednocześnie wydaje się, że współcześnie właśnie dużo osób kupuje i kupuje także produkty pewnych marek. No i ktoś mógłby nawet powiedzieć trochę ironicznie, może trochę przesadnie, czy nie jest tak, że niektórzy ludzie niemalże utożsamiają się z pewną marką, którą koniecznie muszą kupić i uważają, że jak ktoś kupi tę markę, to jest jakoś lepszy od innych, którzy mają inne marki, innych firm. I że tak trochę naciągając lekko definicję religii, można powiedzieć, próbować postawić hipotezę, że konsumpcjonizm staje się trochę takim quasi religijnym zachowaniem. Ale oczywiście, że tak. To nawet nie w odniesieniu to do... Próbuję tak ostrożnie powiedzieć, a pan mówi, że oczywiście, że nie, tak. Oczywiście nawet nie w odniesieniu tylko do marek. Konsumpcjonizm zupełnie świadomie zmierza w stronę... nazwijmy to quasi religii jednak, bo określenia religia to nie wykorzystuje z całą premedytacją różnego rodzaju elementy religijne, przede wszystkim świętowanie. Przecież za niebawem, jeszcze przed wszystkimi świętymi zacznie się w marketach już Boże Narodzenie, prawda? Absolutnie skomercjalizowany wizerunek świętego Mikołaja. Och, a propos, kiedyś studentka zaproponowała temat pracy, już nie pamiętam, czy licencjackiej, czy magisterskiej, właśnie wizerunek świętego Mikołaja w świecie konsumpcji, jak to się odbywało. Najpierw byłem trochę sceptycznie nastawiony, ale później okazało się, że napisała wspaniałą pracę, z której sam wiele się nowych rzeczy dowiedziałem. To jest klasyczne. To jest klasyczne wykorzystanie. Wielkie centra to Rice przecież o tym mówi, to są świątynie konsumpcji, do których przychodzimy z niejakim nabożeństwem, by oddać się różnego rodzaju rytuałom pseudo-religijnym. I tak to funkcjonuje. Kiedyś przy okazji pisania którejś z moich książek przeczytałem, że bodajże na Śląsku w jakiejś galerii, nie wiem jak teraz, jak to się potoczyło dalej, była inicjatywa księdza, do którego, do parafii, której należał to centrum, i on tam po prostu kaplicę otworzył. Jak to funkcjonowało dalej, nie wiem, jakoś nie znalazłem informacji. Zresztą przyznam, że jakoś zapomniałem. Kaplica w galerii handlowej? Tak, 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 tak. Podobno to byli ludzie, którzy znajdowali potrzebę w sobie, by do takiej kaplicy zajść. Normalna kaplica katolicka. Ale oczywiście tutaj nie należałoby jej traktować w kategoriach konsumpcyjnych, jeżeli to raczej poprawiania wymiaru moralnego konsumpcjonizmu. Wydaje mi się, że z tego co pamiętam, to chyba ten wizerunek świętego Mikołaja, który kojarzymy właśnie z reklam, jako taki staruszek z brodą w czerwonej czapce, to był chyba wymysł właśnie Coca-Coli. Tak, oczywiście Coca-Coli, tak. Ale to też wpisuje się w to, co mówiłem wcześniej i co pan powiedział, że konsumpcjonizm, ten dzisiejszy świat konsumpcji bierze pewne na przykład święta, jak na przykład Boże Narodzenie, czym pewnie też może święta z innych religii i jakoś się komercjalizuje, że nagle można na tym świetnie zarobić. Bo to cały czas chodzi o zwiększenie zysków tak, i pobudzenie naszych potrzeb.
Ale właśnie, czy to właśnie jest jakoś, no chcesz mu powiedzieć, czy to jakoś wynaturza albo jakoś niszczy samą religię, na przykład chrześcijaństwo przez to, czy to jednak nie, może no jakoś bez przesady. Ze sobą tutaj współ... Cóż to byłaby za religia, gdyby ją taki wizerunek świętego Mikołaja miał zniszczyć? Nie. To jest instrumentalne wykorzystanie religii, a religia jako taka, tutaj nie zastanawiając się, jaka to jest religia, oczywiście z tego powodu nie sądzę, żeby miała ucierpieć. Tak, ja się z tym zgadzam, tylko wydaje mi się, że w takim razie ten system konsumpcji jakoś tak pasożytuje właśnie. Zgadza się, świetnie tak, odnajduje tak, się tak. Właśnie w różnych systemach tak. Tutaj wartości, potrafiąc jakoś skomercjalizować, sprzedać, zareklamować, tak. Zarobić. Tak. Nawet na, bo tak jest cel, bo tak, tak. Jest cel. A jakie narzędzia zostaną użyte, no to już zależy od inwencji i pomysłów. Bo ja trochę właśnie zmierzam do tego, że wciąż wydaje mi się, że ludzie trochę się wstydzą być takimi po prostu konsumentami dla samej konsumpcji, że to jest, jak ktoś mówi, że idzie na zakupy tylko po to, żeby sobie poprawić humor i kupić coś po nic, to jest to takie giltne. Ale są tacy przecież. Jest, ale wydaje mi się, że to nie jest coś, czego jesteśmy zwykle dumni. Znaczy, wydaje mi się, że to, co... Ale jest kategoria konsumentów, użyję takiego rodzaju, dla których jest to bardzo istotne i dla których, którzy wręcz nie ukrywają tego, że to jest dla poprawy Ja się zgadzam i sam lubię sobie kupić na przykład książkę tylko po to, żeby sobie poprawić humor, że coś w tym stylu. Ale wydaje mi się, że to czego wiem, to jest to, że ta powiedziałem, pasożytnicza natura konsumpcji sprawia, że no właśnie, nawet czasami kupując produkty, niektóre firmy próbują nas przekonać, że to jest coś dobrego, że kupując kawę tak naprawdę pomagamy dzieciom, kupując jakieś ubrania tak naprawdę pomagamy jakimś biednym krajom, że wciąż angażujemy się w te konsumenckie praktyki, ale firmy nam próbują jakby nasze sumienie wyciszyć spokojnie. Te rzeczy możesz kupować bez wyrzutów sumienia, bo część naszych tutaj, część naszej tej tego, naszych dochodów przekazujemy na cele charytatywne. No i wtedy my się trochę lepiej poczujemy, oczywiście. Firma zarobi. Firma więcej zarobi, my się lepiej poczujemy, więcej kupimy, żeby bardziej pomóc, prawda? Tak, więc może koniec końców właśnie... I mechanizm oczywiście tworzenia potrzeb funkcjonuje w najlepszy. Więc możemy trochę się śmiać, trochę śmiać sobie z tego, że no ludzie kupują czasami rzeczy, które nam się wydają zupełnie niepoważne, ale może te właśnie poszukiwanie przyjemności jest drogą do dobrobytu, do pokoju, no bo jednak to rozwija gospodarkę. Komu się... Tak, no i do zamanifestowania swojej pozycji w grupie społecznej. No, ale nawet w wymiarze globalnym, chociaż może teraz powiem tezę, która została sfalsyfikowana, ale kiedyś ktoś powiedział, że żadne dwa kraje, w których jest McDonald's, nie wypowiedzą sobie wojny, nie? Bo w tym sensie, że... No nie jest to prawdą, zostało teraz, sfalsyfikowane. Teraz okazało się, bo i w Rosji, i na Ukrainie McDonald's był. To prawda, ale ale przez dłuższy czas obkuwa takie przekonanie, że po prostu ludzie tak bardzo cenią sobie konsumpcję i wygodny styl życia, że nie porzucą tego dla jakichś tam spraw. No właśnie a propos McDonald's, to oczywiście, no, kiedy jesteśmy gdzieś za granicą, w państwie, tak. gdzie nie mamy dużego zaufania do jedzenia, to wszędzie, gdzie pójdziemy? Wszędzie jest jakaś korporacyjna taka sieciówka, no to prawda. No dobrze, ale to jak jesteśmy na tym tutaj konsumpcjonizm, właśnie kapitalizm, to zastanawiam się, czy pan profesor uważa, że te dwa zjawiska są ze sobą jakoś ściśle połączone? Czy jest w ogóle możliwe... No oczywiście, że są połączone. Tak, to jest. Aby konsumpcjonizm został de facto wygenerowany przez kapitalizm. Jest to bardzo ważne, bardzo istotne narzędzie, fundamentalne, podstawowe narzędzie kapitalizmu. Tak, no. Tylko problem, oczywiście w mojej świadomości kapitalizm to ma budzić złe konotacje. W pana świadomości już nie, ale w mojej przestał budzić złe konotacje dawno temu. Tak. Bo jestem ciekawy, no bo skoro krytykujemy konsumpcjonizm, to czy jednocześnie nie krytykujemy jakoś kapitalizmu, z którego się wziął konsumpcjonizm, a jest takie powiedzenie, że łatwiej sobie wyobrazić koniec świata niż koniec kapitalizmu. I jestem ciekawy, w jaki sposób możemy reformować tutaj ten system, żeby mieć jakie mam tutaj drogi ewentualnie... Jaka jest możliwość poprawy świata konsumpcji?
Generalnie jednej recepty oczywiście nie ma. Możemy próbować to, co bardziej świadome jednostki, uczestnicy tegoż świata mogą wykonywać, no, pewna utopia, pracę organiczną, prawda? Ale to nie ma się co oszukiwać. Efekt będzie bardzo, bardzo mizerny. Tutaj albo jakiś Armagedon, który miałby nastąpić, nie daj Panie Boże, żeby nastąpił, problem rozwiąże, ale to nie będzie żadne rozwiązanie. No tak, to było takie radykalne, ale wtedy wszystkie problemy znikną. No tak. Wie pan, razem z ludźmi. Nie daj Panie Boże, żeby kapitalizm znów został zastąpiony socjalizmem i nie było konsumpcjonizmu, a w sklepach były tylko ocet i niewiele więcej, i sól, to nie tędy droga. To trzeba po prostu być świadomym uczestnikiem tegoż, świadomym obywatelem tegoż świata. To zależy głównie od nas samych. Ja jednej uniwersalnej recepty nie znam i nie bardzo widzę jakąkolwiek perspektywę. Ale chyba są takie różne ruchy typu jakieś slow life, albo tak, zgadza się. Mniej kupować. Tak, zgadza się. No oczywiście, no, można żywić się odpadkami, resztkami, no, ale to, no, jakie to jest rozwiązanie? No, czy ci, którzy żywią się resztkami i odpadkami ze śmietników, będą mogli się żywić, jeżeli społeczeństwo przestanie kupować i wyrzucać? Przepraszam, no nie. Ale jest taka krytyka właśnie, że właśnie nasze indywidualne decyzje niewiele zmienią, tylko wciąż będzie to samo, tylko że my w wymiarze indywidualnym będziemy tymi antykonsumentami, ale że trzeba jakby zaatakować problem systemowo. Bo dzisiaj na przykład to wielkie korporacje, o których wspomnieliśmy, generują tutaj potrzeby i nasze pragnienia. I jakby może nam się właśnie nie podoba ta wielka rola tych wielkich korporacji. No i może jednak trzeba by było jakoś ten system zreformować, może dać więcej władzy demokratycznym wybranym państwu, żeby to państwo przekierowywało środki, żeby faktycznie produkować to, co jest potrzebne społeczeństwu. No tak, tylko że to państwo jest, źródłem dochodów państwa są podatki z korporacji i tutaj nawet typowo demokratycznych i w pełni demokratycznych państwach nie ma szansy, aby to państwo miało, no co, niszczyć korporacje. No ale gdyby, myślę, zapytać ludzi, czego potrzebują, no powiedzieliby, że potrzebują sprawnej służby zdrowia, sprawnej węgla na zimę. Sprawnej edukacji, czystego powietrza i może powiedzieć, że no... No jak czyste powietrze, jak mamy palić wszystkim, tylko nie opanami? No tak, to są właśnie, ale tego potrzebujemy teraz, nie? I zdaje się, że... No i można powiedzieć, że no wielkie korporacje być może nie chcą w to inwestować, bo to nie przynosi zysków, nie? No to w takim razie co, jak zmusić, na przykład, jak zmusić, czy jak sprawić, żeby jednak, czy da się w ogóle kontrolować to co się produkuje, czy jednak tutaj... Nie wiem, jak zmusić korporacje. No, to mocne słowo, ale to bardziej może jakoś zmienić sposób. Tylko łagodne, rozważne działania i jak gdyby spowodować, by korporacjom, bo opłaciło się, by im się opłaciło de facto być moralnymi i uczciwymi. Bo jeżeli to będzie się im opłaciło, to będą. To tak jak z etyką biznesu. Oczywiście będą działać zgodnie z zasadami moralności wtedy, jeżeli na tym nie będą tracić, a jeżeli by na byciu uczciwym mogli więcej zarobić, to będą uczciwi, oczywiście. I takie przypadki, wiele takich przypadków można wskazać, ale to są drobne kroki. Generalnie, moim zdaniem, jednej uniwersalnej recepty nie ma, no, tylko problem trzeba zapytać, czy rzeczywiście na siłę musimy jej szukać. Ale to jeszcze raz zapytam, czy pana zdaniem jest jakaś alternatywa dla konsumpcjonizmu, dla świata konsumpcji, czy można sobie wyobrazić świat niekonsumpcjonizmu? Nie, no, ja oczywiście mogę sobie wyobrazić inny świat.
Tylko mogę sobie wyobrazić, świat, w którym nie będę tyle konsumował, ba, mogę w takim świecie zacząć funkcjonować, ale to są poszczególne jednostki i to nadal nie jest rozwiązanie problemu, o którym tutaj mówimy. Okay. No tak, ja się zgadzam, że ale wtedy rozwiązanie problemu to byłoby jakoś zajęcie się sprawami systemowymi, a tutaj trochę nie wiadomo, od czego zacząć. No ja nie wiem, chętnie posłucham, czy pan ma jakąś propozycję, to wtedy przemyślę i może trzeba będzie napisać nową książkę. No to są takie pesymistyczne wnioski, ale być może nie musimy być takimi pesymistami, no bo trochę tutaj z tej rozmowy wynika, że jednak często ludzie kierują się przyjemnością w swoim życiu. I to nie jest nic złego. Przepraszam bardzo, no, jak tu żyć? Diogenes pytał, no, można sobie wyobrazić, że ktoś nie dąży do przyjemności. No ale jest to oczywiście ktoś, kto nie dąży do przyjemności, dla niego był... No, kimś niespełna rozumu. No tak, tak, to tutaj się... Ale niektórzy próbują to na przykład zestawić na zasadzie przyjemność, a na przykład życie jakieś autentyczne czy sensowne. Nie? A przepraszam, życie autentyczne jest sensowne, jest takim dlatego, że jest dla nas źródłem przyjemności. Życie autentyczne jest źródłem przyjemności dla nas. No chyba, że ja się czasem nawet zastanawiałem, pisząc ostatnią książkę o przyjemności, czy ci wszyscy, którzy dążyli do zadawania sobie autocierpienia, czy w tym akcie, z tego aktu nie czerpali swojej przyjemności. To jest ten paradoks, takie, prawda? Trochę przyjemność, szczęście to jest to, co nas ludzi od zawsze właściwie nami kieruje. W dobrym kierunku zmierzamy dzięki temu. Chociaż z drugiej strony ktoś mógłby wskazać przykłady jakichś artystów czy właśnie naukowców, którzy jednak którzy właśnie cierpieli dla swojej sztuki, nie? I zastanawiam się, że dla nich odkrycie czegoś, słyszałem o naukowcach, którzy, nie wiem, na przykład Marii właśnie Kiki-Skłodowska, ona przecież napromieniowywała się tym radem i to doprowadziło ją do śmierci właściwie. No tak, tylko że prawdopodobnie ona wtedy do końca świadomości nie miała, jakie będą skutki dla jej zdrowia. No, trzeba wziąć pod uwagę stan wiedzy, jaki był wtedy. Tak, pytanie też, czy żałowałaby tego, no bo jednak... Podejrzewam, że nie. Czy jednak była w stanie jakby sprowadzić na siebie duże cierpienie, ponieważ dla niej jakby czymś ważniejszym było na przykład... Dobro, które uczyniła de facto. Tak. Nie, no takie jednostki są i to są jednostki chwalebne. To są jednostki, no właśnie chwalebne, ale my nie mamy prawa oczekiwać od kogo... Tak, od kogokolwiek każdy by bohaterem, tak. Tak. My od siebie możemy, ale od kogoś innego nie. Sobie możemy stawiać takie cele, innym nie. Jest taki eksperyment myślowy, znowu eksperymentuję. Chyba go zaproponował Robert Nozick i on nazywa się Maszyna Przeżyć. I ta maszyna przeżyć to jest taki eksperyment, że ktoś proponuje panu, że może pan wejść do takiej maszyny, która umieści pana trochę jak w Matrixie, gdzie będzie pan mógł realizować swoje najlepsze życie, jakie tylko pan będzie chciał. No i ponoć większość osób, jeżeli jest skonfrontowana z taką propozycją, no to mówi, że no woli nie, no bo jednak co z tego, że będę miał teraz, będę bardzo szczęśliwy w tej maszynie przeżyć, jeżeli to szczęście nie będzie autentyczne. To wolę już mieć mniej szczęśliwe życie, ale przynajmniej, żeby ono było prawdziwe. Więc zastanawiam się, czy pan tutaj by się zgodził z taką intuicją, że... Kiedy pan mówił o tym eksperymencie, usiłowałem sobie zadać pytanie, jak ja bym się zachował. I jak sądzę, podziękowałbym za udział w tym eksperymencie. Wolałbym, no ja już patrzę z takiej perspektywy trochę odległej, jednak jeszcze raz przeżyć to życie, które dotychczas przeżyłem, życie, w którym były przyjemności, życie, w którym było cierpienie, ale to było życie. To było życie moje, a nie dane gdzieś z góry. Jest twist do tego eksperymentu, bo ktoś zaproponował pewną inną jakby tutaj interpretację, że powiedzmy, że ja panu mówię, że wiele lat temu, jak był pan właściwie dzieckiem,
ktoś pana w takiej maszynie umieścił. I my aktualnie jesteśmy w Matrixie. Całe pańskie życie było właśnie pasmem wyprodukowanym przez maszynę tych doświadczeń. I teraz, czy chciałby pan teraz wyjść z tej maszyny do świata, którego pan nie zna, czy jednak pozostałby pan teraz w tej fantazji? W takiej sytuacji to chyba niechętnie bym opuścił. Nie. To życie, które wydaje mi się być moim. Ciekawe właśnie z niektórzy właśnie mówią, że na wniosku z tego takie płyną, że może tutaj autentyczność nie jest aż tak ważna, w której sobie cenimy to, co jest znajome, to, co, że nasze przeżycie... No ale jeżeli to nawet była maszyna, to ona mnie gdzieś tam wprowadziła, ale jednak to życie ja realizowałem w dużej mierze i chyba bym nie chciał. Nie, chyba nie, nie, na pewno bym nie chciał. Trochę się od tematu oddaliliśmy, ale jesteśmy ciągle, ale przynajmniej to pojęcie właśnie w jakiejś przyjemności tutaj, wartości utylitarnych tam towarzyszy. Ja jestem ciekawy, czy są jakieś pytania od widzów, czy ktoś nas w ogóle teraz, na razie widzowie nie ma żadnych pytań. Nie wiem, czy chciałby pan jeszcze coś, czy ma pan jeszcze jakieś tutaj wnioski z tej rozmowy? Nie, to co najistotniejsze, to wspólnie chyba osiągnęliśmy to, co zamierzaliśmy. A jeżeli są pytania, to jeżeli tylko będę w stanie na nie odpowiedzieć, to bardzo chętnie postaram się. Bo ja jeszcze mam trochę pytań, no ale skoro widzowie tutaj nam nie dopisali, to może zapytam jeszcze pana o takie rzeczy, jak na przykład kultura popularna albo kultura rozrywkowa. Czy sądzi pan, że to jak właściwie, czy dzisiaj to, co znaczy, czy film, muzyka, czy to wszystko jakby promuje właśnie, czy to wszystko jakby razem ze sobą gra i współpracuje, jeśli chodzi o świat konsumpcji? Oczywiście popkultura to element świata konsumpcji. Dla mnie osobiście bliższa jest kultura inna niż owa. I na pewno nigdy nie zostanę wielbicielem disco polo. To jest jasne i oczywiste. I wolę jednak czytać klasyków, a nie, nie wiem, czy są jeszcze harlekiny, kiedyś były harlekiny, ale coś na pewno w tym guście jest, no, bo to jest po prostu najzwyczajniej w świecie strata czasu. To czy mamy? Są jakieś pytania? Tak, to poczekamy jeszcze na pytania, a jeszcze może pana zapytam o coś takiego. Czy spotkał się pan z mówieniem o tym, że dzisiaj ludzie także chcą kolekcjonować nowe doświadczenia? Nie? Że może w tym świecie konsumpcji cenimy sobie nowość i często to nie tylko jest nowość na zasadzie, że chcę nowych rzeczy, często jednorazowych, co oczywiście ma też negatywne konsekwencje ekologiczne, ale także takie poszukiwanie nowych doświadczeń, nie? Że konsumowanie już w takim szerokim sensie różnych przeżyć. Nie, no jest coś takiego jak czy kolekcjonowanie, to bym tutaj był ostrożny z takim określeniem nowych doświadczeń. Ostatnio obejrzałem film polski o Broadwick, gdzie świat, film traktujący o świecie, do którego zawsze chciałem przynależeć, ale z różnych powodów nie przynależałem, czyli chodzić naprawdę wysokie góry. Chodzę tylko w o wiele niższe i chodziłem. I kolekcjonowanie tamtych wrażeń, oczywiście złe określenie w cudzysłowie, to jest coś, co no, pewnej grupie ludzi jest potrzebne. To różnego rodzaju sporty ekstremalne i tego różnego rodzaju wyprawy w tereny bardzo, bardzo niebezpieczne. No to jest. Tylko miałbym tutaj poważny problem, czy to tak łatwo zaliczyć do przeżyć świata konsumpcji. Chyba jednak nie. No tak, ale w sumie dlaczego? Bo na przykład dla kogoś, kogo nie kręcą tego typu ekstremalne doznania, to jest trochę szaleństwo. Nie? Po co właściwie pchać się na tę góry, jeżeli ryzykować swoim życiem? Tam na ciebie nic nie czeka, nie? W sensie niczego nie odkryjesz. Może powiedzieć, że to niemalże jest kwintesencja takiego samolubnego ryzykanstwa. No tak, no i wracamy, doszliśmy do problemu, po co
wychodzić w wysokie góry. No, przepraszam, kiedyś jeden z moich kolegów na durne pytanie tego, po co idziesz na ten szczyt? Bo są. Nie, odpowiedział w równie absurdalny sposób. Po to, żeby zjeść tam jajko na twardo na tym szczycie, bo lepiej smakuje. Tu nie ma, naprawdę nie ma prostych odpowiedzi. Każdy z nas ma jakieś potrzeby wewnętrzne. Jeden ma potrzebę wewnętrzną pisania poezji, tworzenia sztuki, inny ma potrzebę właśnie sprawdzenia siebie w sytuacji ekstremalnej. Bardzo często niestety płaci za to życiem własnym, ale jest świadom tego, co czyni. Ale wciąż bym to połączył z tematem naszej rozmowy, bo wydaje się, że teraz każdy ma, jak pan powiedział słusznie, różne potrzeby i ten świat konsumpcji umożliwia ich realizację. Nawet te ekstremalne sporty, one także są firmy, które wyposażają ludzi w odpowiedni sprzęt. Tak, zgadza się. Więc jakby, powiedziałem, to ktoś ma bardzo, z jego punktu widzenia, jakąś egzystencjalną potrzebę, żeby się samemu siebie sprawdzić, pokazać, na co cię stać, wejść na tę górę, zobaczyć, sprawdzić swoje możliwości, no i może skorzystać z firmy, która mu w pewnym sensie pomoże tę potrzebę zrealizować. Nie. Ja nie mówię o komercyjnych wyprawach na Mount Everest, gdzie kolejka czasem jest taka jak na Giewont, prawda? Nie, o tym nie mówię. Ja mówię o tych prawdziwych wyprawach, nie komercyjnych, nie tych właśnie do kolekcji, żeby postawić zdjęcie na biurku w korporacji, mieć... Spanować, tak? Tak, jestem panem, jestem bohaterem, byłem na Mount Everest, a że mi tam wnieśli tragarze w plecach i mnie przy okazji niemalże, to już zupełnie inna sprawa, ale mam zdjęcie. Nie, to o takim nie mówiłem. Mówię o sporcie, bo po prostu to jest sport, chociaż oczywiście są tacy, którzy powiedzą, że jakiś to sport, prawda? Nie, czy mi się podoba to, co pan mówi, chociaż wiadomo, sport to także jest pewnie oddzielna w ogóle tej sfera, gdzie pieniądze... To jest cały potężny segment tego świata i tworzenia potrzeb oglądania tego albo innego wydarzenia sportowego. I to mamy oczywiście na co dzień. W Lublinie w niedzielę było wielkie przeżycie, niemalże mistyczne dla sporej części. To Mistrzostwo Polski Motoru Lublin na żużlu, prawda? Sport absolutnie, jakiś tam nieistotny, zaściankowy. Na takim poziomie to tylko w Polsce się jeździ, gdzieś tam jeszcze trochę się bawią w ten żużel. A u nas to ma zupełnie inne, inny wymiar. Żeby była jasność, jestem wielkim fanem żużla od dziecka. Wczoraj w niedzielę nie byłem, bo bilety podobno sprzedały się w 4 sekundy internetowo. Także to... Ciekawe, wydaje się, że jakby właśnie bardziej cenimy ten sport, który jakby odzywa się właśnie w tych mniejszych ośrodkach, spoza tego świata właśnie wielkich pieniędzy, wielkich korporacji, które, jak się zgodziliśmy, w jakiś sposób właśnie degenerują pewne szczytne idee, które za tym mogą stać, że znowu ten świat konsumpcji w pewien sposób właśnie niszczy coś, co nam się wydaje taką wartością, właśnie wartością, która nie powinna być na rynku. W Lublinie mamy to, co mamy. Mamy żużel, nie mamy Igi Świątek, nie mamy Lewandowskiego. Przepraszam, mamy Motoru Lublin w piłce nożnej, ale to jest jakaś karykatura, nie? Nie, ale słyszałem w reżyserce, że były jakieś pytania. To Robercie, mógłbyś nam tutaj pomóc? Pytanie jest. Masz się boję. Jest nawet się sporo pytań. Więc jest pytanie od pani Mileny Popiel. Ona zadaje takie pytanie. Czy konsumpcjonizm może odnosić się do ludzi? Czy może mieć to pozytywny, a nie negatywny wydźwięk? Myślę, że wydźwięk. Chyba pani Milena chodzi o to, czy jest coś dobrego w konsumpcjonizmie. Ale oczywiście, że tak. Jak sądzę, przecież co nieco o tym mówiliśmy. Co prawda można było odnieść wrażenie, że we dwóch tutaj rzuciliśmy się do gardła konsumpcjonizmu. Nie. Konsumpcjonizm ma swoje dobre cechy, jeżeli jest to świadomie przez nas przeżywane, nie doprowadza to do takich wynaturzeń, o jakich tutaj mówimy. Ja nie twierdzę, że
cybermiłość jest czymś z definicji złym, że przyczynia się do łatwiejszego nawiązywania kontaktów interpersonalnych, no to sprawa jest jasna i oczywista. Jest wiele, można wskazać wiele przykładów, kiedy to ma bardzo pozytywne oddziaływanie dla poszczególnych jednostek. To nie chciałbym, aby z naszej rozmowy wynikała konkluzja, że jestem przeciwnikiem tak od początku do końca konsumpcjonizmu. Nie, absolutnie nie. Ja staram się, widzę też pozytywne strony, o których no dzisiaj akurat nie mówiliśmy, bo mówiliśmy o czymś innym, o innym aspekcie, tym, co jest niebezpieczne, ale jest cała sprawa, całe pole oczywiście pozytywnych oddziaływań konsumpcjonizmu. No tak, i można powiedzieć, że na przykład szerszy dostęp do usług, na przykład. Jak najbardziej, osób, oczywiście, tak. Także no, rozwój gospodarczy, myślę, że to także są takie wymiary tak, indywidualne i społeczne. A pan Mateusz Barański pyta, i to pytanie może się panu spodobać, bo pyta o to, czy zgadza się pan ze stwierdzeniem, że skuteczna walka z konsumpcjonizmem, że jakby taką koncepcją, która może ten jakoś konsumpcjonizm osłabić, jest etyka cnót bądź perfekcjonistyczna, taka jak w rozumieniu Henryka Elsenberga. W indywidualnych przypadkach tak. Elsenberg, mój wielki mistrz, bo nie wiem, czy mówiłem, że od niego wyszedłem i że moja droga do wartości utylitarnych, później do konsumpcjonizmu, to droga od Elsenberga i oczywiście wychodziłem od wartości perfekcyjnych. Ale i według Elsenberga wartości utylitarne nie są wartościami w jego rozumieniu. I postanowiłem po prostu to zbadać, stąd moja monografia wartości utylitarne i wyszło mi, że oczywiście w rozumieniu Elsenberga wartości utylitarne rzeczywiście wartościami nie są, ale są to jakże istotne wartości dla naszego życia tu i teraz. A etyka cnót, etyka perfekcjonistyczna może być, ale mówię, jeszcze raz powtórzę, w indywidualnych przypadkach. Nie jest to recepta na wszelkie bolączki konsumpcjonizmu. Nie da się tego zaszczepić całej ludzkości żyjącej w świecie konsumpcji. Jest jeszcze jedno pytanie, takie trochę dosyć trudne. Zadał je pan Przemysław Starowicz. Czy pan profesor nie uważa, że w przypadku świata konsumpcji nie ma możliwości, aby zwrócić się w kierunku ontologii? Czyli że zamiast mówić teraz o aksjologii, żebyśmy porozmawiali trochę o metafizyce. Nawet jeśli fundamentem produktu jest jego wartość konsumpcyjna, to stanowi ona o sposobie jego bycia. Można wobec tego zastosować metodę ant latura albo, to rozumiem, object-oriented ontology Grahama Harmana. Czy zdaniem pana profesora dyskusja o konsumpcjonizmie, w tym przypadku hiperkonsumpcjonizmie, nie może wykroczyć poza wymiar aksjologii? Czy można jakoś tak ontologii? Nie, pewnie, no właśnie teraz sobie uświadomiłem, że to jakoś w mojej refleksji na temat świata konsumpcji umknęło, aczkolwiek pisze o ontologii wartości utylitarnych, tylko że rzeczywiście nie przeniosłem tego na praktykę życia codziennego, nie przeniosłem tych rozważań z wartości utylitarnych na świat konsumpcji. Jest to pewnie. No właśnie, dlaczego ja tego nie uczyniłem, to tak do końca nie wiem. No dużo wątków było, więc. No właśnie, to najczęściej to było też tak, że wartości w świecie konsumpcji chciałem napisać w miarę szybko, bowiem stanowiły one podstawę do wystąpienia o tytuł profesora. Także to tam gdzieś z tyłu głowy ciążyło, a później mi to po prostu wypadło z głowy, ale przyrzekam panu, który o to pyta, że jeżeli znajdę chwilę, przyjrzę się temu, przemyślę i spróbuję przynajmniej jakiś artykuł na ten temat popełnić. To chyba czas na podsumowanie. Tu wydaje się, że się zgodziliśmy, że
No to jest takie. No mieliśmy się nie zgadzać. Tak. No znaczy, chyba się nie zgadzaliśmy, że konsumpcjonizm jest, że to trudno go uniknąć, że są zagrożenia w wymiarze indywidualnym, ale także takim społecznym. No i że jest taki, no i na nas ciąży jakaś powinność, żeby jednak być tym odpowiedzialnym konsumentem i odpowiedzialnym za siebie, za nasze otoczenie, za naszych bliskich, a także nawet za nasze środowisko, prawda? Więc powinniśmy wybierać te produkty, które są nie tylko zdrowe, ale także są może wyprodukowane przez w sposób, który jest jakoś tam fair, jak to się mówi, żeby który nie jest dla środowiska wyniszczający. Więc bardzo trafnie pan to ujął. Nic dodać, nic ująć. Okej, to dziękujemy wszystkim za uwagę. Dziękuję panu profesorowi. Dziękuję bardzo. Do następnego razu.